Serdecznie witam wszystkich hodowców, hodowczynie. 2 lipca, niedziela, ale ja już praktycznie jestem w pracy. Czekam na końcówkę załadunku i postanowiłem, jadąc tutaj, nagrać króciutki film, w którym tylko pan Marek omówił praktycznie swój lot, 700. Nie będzie na tym filmie pokazanego ani jednego gąbka, jak siada, ale dla tych stałych widzów, którzy trzymają kciuki za pana Marka, do nich pan Marek kilka słów powie. Jeżeli chcecie, to oglądajcie. Tak jak mówię, żeby ktoś później miał pretensji, nie jest to pokazany lot, a omówienie lotu. Też prosiłbym, aby pod filmami nie obrażać tam innych hodowców, bo to nie temu służy nagrywka u nas. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam na oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Serdecznie witam wszystkich hodowców, hodowczynie. 2 lipca, sobota, dosyć bardzo wieczna. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, witam wszystkich. Już wczoraj panu mówiłem, że najprawdopodobniej na locie nie będę, bo byłem tam na parapetówce i każdy tam jakieś tam ma swoje. Już jedną nogą jestem w pracy, ale jeszcze postanowiłem na chwilę wdepnąć. Dzwonił pan do mnie, że gołąbki się pokazują, no ale niestety nie mogłem się wyrwać. Niech pan powie, jak to było. No, o godzinie 7 zostały wypuszczone. Tak jak u mnie się niecałe 20 po 12, tak? Okej. Okay. Czyli o której był pierwszy gołąb? 13:20. To była 700 Holandia, także. Holandia, tak. No, ten wiatr pomógł? No, myślałem, że będzie dużo, dużo lepiej, a no, tak jak tutaj telefonują, to jednak Milicz lepiej chyba nabił. No, myślę, że ja w sekcji no, chyba najlepiej. No, jest 30 gołębi z 37. Na pewno nie ma jeszcze dwóch starszych i pięciu rocznych. Roczne, na przykład wiedziałem, że nie będą mi pomagać, że mi nie pomogą, znaczy się w punktacji, tylko miały się przetrzeć. A te typy typowane to był zawsze jeden samczyk i reszta samiczki? No, teraz dałem dwa samce i reszta samiczek, no ale eski słabiej przyleciały. Twoja przyleciała jako pierwsza eska, a trzecia na gołębniku. No i lider? Lider przyleciał później, ale jest. Złapał konkurs, no, tak? Czy nie? Nie? Ale karpiata, jeżeli dzisiaj na pewno konkurs ma, tak, to tak. Będzie do tej pory na te wszystkie loty bez jednego konkursu. Tak, będzie miała 9, on zostanie z 8. No i myślę, że no nie wiem, czy wejdą mi te 50, zależy ile konkurs będzie trwał. No bo jak nabiły tam krośnice, tak jak ostatnio, lepiej, no to może być gorzej, że się nie złapie 5. No tak jest. Bo piąta eska przyleciała u mnie chyba, już mówię. Osiemnasty gołąb to jest piąta eska. Czyli na tą chwilę ma pan 30, jak wchodziłem na podwórko, to siadał 30 gołąb, chyba tak? 30 gołębi jest, tak. No to dobrze. Kilka przyleciała też w miarę dobrze, także będzie miała też 8 konkurs. Także. Za tydzień 300, to chyba będę musiał zrobić wszystko, żeby być, nagrać, pokazać, tak. Jak tam siadają gołąbki, bo co, bo trzeba, tak? Tu już widzę, że jeszcze nierozdzielone sobie tam nie, dzióbkują. Cały dzień będą. Cały dzień razem, no tak, to fajnie. Tak, nagroda niech sobie będą. Kondycyjnie jak tam gołąbki? Po starszych nie było widać zmęczenia, po tych już to później, bo młode przylatywały później, no to już było widać zmęczenie. Tam przez telefon rozmawialiśmy, ta moja karpiata coś tam podskakiwała i straciła, tak? Straciła 2 minuty na pewno. O kurczę. Szkoda, bo nie wiem, myślałem, że coś wpadło na klapę, bo tak nad klapę zrywała się na dom. Pierwszy raz nad klapę, na dom, tak 4 razy, dopiero za 5 razem usiadła, to... Ale motywator w środku był, tak? Partner. Czyli miała do kogo lecieć, czy nie? Nie. Też był na locie? Nie. On,
on był na tym krótkim, jako jedyny ze starszych nie wrócił. A, no to już może... Ale siedzi z innym już samcem, nie? Aha. Także czyli... szła do innego. Czyli rozpad szybko sobie sprzytarł. Tak, od razu tam podłożył innego samczyka i już siedzą razem, bo ten samczyk nie wrócił. Aha, no to dobrze. No to dobrze, to co? To niech się poschodzą na następny lot. Obowiązkowo muszę być. No, gonię panie Marku do pracy. Jak to mówią, dobry lot. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich. Dobra, trzymajcie się, do następnego.